Dzień dobry Państwu, Beata Tomczyk, Gazeta Finansowa i goszczę pana doktora ekonomii Marcina Wojewódkę. Dzień dobry panu. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Radca prawny, doradca prezesa Zarządu Pracodawców RP do spraw prawa pracy, wiceprezes Zarządu Instytutu Emerytalnego, założyciel Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy. Panie doktorze, pracowniczy plan kapitałowy, tak zwany trzeci filar polskiego systemu emerytalnego, prywatny, dobrowolny system oszczędzania na emeryturę tworzony przez pracownika, pracodawcę oraz państwo. Temat w sumie nowy, bo wcielony w życie od 1 stycznia 2019 roku. A dziś co się dzieje w PPK? No, dzisiaj w PPK mamy powolny rozwój, tak? Trzy lata już, czy zaraz będą 4 lata funkcjonowania PPK i na dzień dzisiejszy mamy 2,5 miliona naszych rodaków, którzy oszczędzają w ramach pracowniczych planów kapitałowych. To nie jest dużo, biorąc pod uwagę zamiary rządu, jak wprowadzał w 2019 roku PPK, gdzie mówiono o 10 czy nawet 11 milionach adresatów, że tyle mogłoby uczestniczyć PPK, uczestniczy 22,5 miliona osób, ale to i tak chyba nie jest źle. Mamy 300 tysięcy, prawie 300 tysięcy pracodawców, podmiotów zatrudniających, które organizują te PPK dla swoich pracowników, dla swoich osób zatrudnionych, ale chyba to, co jest najważniejsze, no to na dzień dzisiejszy to jest już prawie 10 miliardów aktywów złotych liczonych, 10 miliardów złotych, odłożone na długoterminowe oszczędzanie w ramach właśnie funduszy, w ramach pracowniczych planów kapitałowych. Czyli powiem tak, nie jest to szaleństwo po 3 czy 4 latach, tak bym powiedział. Oczywiście jakby one, PPK, ruszyły, rozwinęły się nie w takim tempie, jak chciano, ani pomysłodawcy, ani tak naprawdę jakby to było rzeczywiście potrzebne. Natomiast na pewno PPK już dzisiaj zakościły na stałe w naszym krajobrazie rynku kapitałowego i emerytalnego. No i te 2,5 miliona Polaków oszczędza w ten sposób dodatkowo de facto na emeryturę. To tak na dzień dzisiejszy wygląda PPK. Jeszcze raz powiedzmy, 2,5 miliona osób oszczędza u 300 tysięcy pracodawców tak naprawdę w 19 produktach, bo jest 19 usługodawców, którzy dostarczają produkty PPK dla naszych rodaków. A czy warto w nich zostać? Oczywiście, że tak. To znaczy, szczególnie teraz, jeżeli mamy słabą sytuację na rynku kapitałowym, gdzie de facto jest tanio, co by nie powiedzieć. Oczywiście nie wiemy, jak długo będzie tanio, ale jeżeli ktoś ma perspektywę inwestycyjną, nie wiem, 10, 15, 20, 30 lat, to no, to jest tak, jakbyśmy co... To dzisiaj jest tanio, no, to warto dzisiaj kupować, tak powiedzieć, swoje wpłaty dokonywać, bo będziemy je wypłacali dopiero na naszej emeryturze, tak? Za tą, wtedy, kiedy będziemy mieli lat 60, tak? Nie wiem, w moim przypadku będzie za lat 12 na przykład, tak? Więc jak najbardziej warto zostać i te 2,5 miliona Polaków, myślę, że większość z nich będzie kontynuowała oszczędzanie w ramach PPK. A na co powinni przygotować się pracodawcy w najbliższych miesiącach? No, czeka nas jedno wyzwanie. Czeka nas wyzwanie tak zwanego ponownego zapisu. To znaczy, proszę pamiętać, że w ustawie o PPK był w ogóle tak zwany koncepcja automatycznego zapisu, gdzie wszyscy musieli zostać zapisani co do zasady do PPK, oprócz tych, którzy się wypisali, oprócz tych, którzy złożą deklarację o rezygnacji. No i rzeczywiście duża część naszych rodaków złożyła deklarację o rezygnacji, no i tylko 2,5 miliona, że tak powiem, zostało w PPK. Ale polski ustawodawca jest sprytny i wymyślił sobie taką koncepcję ponownego zapisu odnawialnego co 4 lata. No i właśnie teraz w pierwszym kwartale przyszłego roku czeka nas ponowny autozapis. Czyli obowiązki, na co mają się przygotować pracodawcy, do końca lutego pracodawca, podmiot zatrudniający, ma obowiązek poinformować swoich pracowników, tych, którzy się wycofali z PPK i powiedzieć: słuchajcie, słuchajcie, ta deklaracja rezygnacji, którą mi złożyłeś tam w ciągu ostatnich 4 lat,
im się kończy termin przydatności do spożycia, tak jak produktu spożywczego, i jeżeli nie złożysz nowej deklaracji o rezygnacji, to ja od kwietnia 2023 roku, mówi pracodawca do swoich pracowników, zacznę naliczać ci wpłaty do PPK, zapiszę cię do PPK, tak? Czyli będziemy mieli luty, marzec przyszłego roku znowu takie ruchy pracowników, których część będzie, no, odnawiała swoją rezygnację z PPK, a część nic nie będzie robiła i będzie po prostu zapisywana od 1 kwietnia. No i to może być 2023 roku. I to może być taka właśnie zmiana, że tak powiem, znowu jakościowa, czy w liczbie uczestników, bo może być tak, że dużo naszych rodaków zostanie w PPK, da się zapisać, nie zrezygnuje, tak? I może z tych 2,5 miliona będziemy mieli nagle 3 czy 4, czy ileś milionów, zobaczymy. A może być tak, że na gruncie właśnie, no jakby nie patrzeć tych informacji, które dzisiaj oczywiście są dosyć trudne z rynku, bo też musimy sobie jasno powiedzieć, dzisiaj osoby, które gromadzą od 4 lat środki w PPK, są na minusie, tak? Dlaczego? No bo dużo spadło właśnie na giełdzie, kłopoty z obligacjami i tak naprawdę no, ktoś tam wpłacił, nie wiem, 8 tysięcy złotych, dzisiaj ma 7, tak? Ale to, co chciałem powiedzieć, to jest dzisiaj dobry czas, żeby kupować, tak? Bo kupujemy de facto tanio. Jeżeli mam perspektywę wieloletnią, bo jak oczywiście mam perspektywę krótką, no to pewnie nie ma to większego sensu. Natomiast z perspektywy takiej właśnie no, uczestnictwa, nie wiemy, jak zachowają się nasi rodacy, czy skorzystają z tych możliwości teraz, wejdą do PPK i zwiększymy te 2,5 miliona oszczędzających, prawda? Czy jednak, że tak powiem, no będzie gremialne uciekanie od tego pomysłu? Nie wiemy. Trochę zależy od tego, jak będzie wyglądała pewnie sytuacja po tej zimie. Wszyscy straszymy zimą, tak? I słyszeliśmy różne rzeczy. Tak, to będzie miało też wpływ na PPK, tak? To znaczy, niestety jest też tak, że jeżeli mamy kłopoty finansowe, ktoś potrzebuje na coś wydać pieniądze, to jedną z pierwszych, tak jak już widzimy z praktyki, jedną z pierwszych, że tak powiem, działań po to, żeby no, utrzymać poziom życia, to jest rezygnacja, nie wiem, czy z oszczędności jakichś banku, czy właśnie z tego rodzaju produktów jak PPK i na przykład wypłacenie środków z PPK. Więc nie wiemy też, w zależności od tego, jak będzie wyglądała sytuacja ekonomiczna nasza tu w pierwszym kwartale przyszłego roku, co będzie się działo z PPK. Natomiast, no mówię, jest trochę wyzwań, one nas czekają za te kilka miesięcy. Dobrze się do nich przygotować. Już czas, żeby pracodawcy się zaczęli przygotowywać do tego wyzwania ponownego autozapisu, do informowania pracowników, no i potem do całej obsługi, że tak powiem, ponownego zapisu do PPK. Bardzo dziękuję. Dziękuję za poświęcony czas. Doktor ekonomii Marcin Wojewódka, gościem Gazety Finansowej. Do miłego zobaczenia. Dziękuję bardzo. Beata Tomczyk, dziękuję bardzo za uwagę Państwu. Gazeta Finansowa, portal. Zapraszam na kolejne spotkanie.